Cześć, nazywam się Bartosz Siwek, jestem aktorem i na co dzień pracuję w Teatrze imienia Hansa Christiana Andersena w Lublinie. Pokażę Wam, jak wykonać prostą marionetkę, której animacja będzie Wam sprawiała wiele radości. Żeby stworzyć głowę naszej lalki, będziemy do tego potrzebować takiej oto stropianowej kulki. Żeby nasza kulka była mocna i wytrzymała i nie uszkodziła się w trakcie naszych zabaw lub grania, musimy ją wzmocnić. Do tego potrzebujemy stworzyć klej do papier-mâché lub do butafory. Do tego celu będziemy potrzebować kleju do tapet. Na taki litrowy słoiczek sypiemy około 2 łyżki. Do tego potem dodajemy klej introligatorski typu CR. Taki biały ma, zobaczcie, taką konsystencję gęstego budyniu. Mieszamy dokładnie wszystko w naszym słoju do uzyskania takiej jednolitej, białej konsystencji. O, i staramy się rozmieszać, żeby tych grudek właśnie jak najmniej w naszym słoiku było. Wracamy teraz do naszej kulki. Potrzebujemy oprócz kleju takiego szarego pakowego papieru. Smarujemy naszym przygotowanym klejem kartkę szarego papieru. Kiedy mamy posmarowane już z jednej strony naszym klejem, odwracamy nasz skrawek papieru i smarujemy z drugiej strony skrawka papieru. Następnie smarujemy naszą kulkę dobrze klejem i zaczynamy wyklejać. Zobaczcie, używam bardzo małych kawałeczków papieru i kleję jeden obok drugiego, nawet jeden nachodzi na drugi, tak żeby nasza kulka była dobrze pokryta. Polecam stosować różne kolory papieru i żeby to był taki gruby papier, ponieważ jeżeli będzie cienki, on będzie źle się rwał, będzie się źle też nim oklejało. I na taką naszą lalkę potrzebne nam są 3 albo 4 warstwy. Żeby zrobić szyję w naszej lalce, potrzebujemy do naszej głowy wkleić taki oto kołeczek. Musimy przewiercić nasz kołeczek na wylot przez środek, żeby przełożyć przez niego sznurek. Koniecznie poproście o pomoc dorosłych. Potrzebujemy takiego sznurka, linki. Przekładamy naszą linkę przez kołeczek. Następnie robimy sobie węzeł. Raz. Następnie kolejny. I jeszcze raz. Zrobimy nam taką fajną kuleczkę. I mamy taki węzeł typu stoper. Zaciskamy go. Musimy zaostrzyć nasz kołeczek i tu potrzebna jest pomoc dorosłych. Strugamy najlepiej na jakiejś deseczce, tak jak się ostrzyło kiedyś ołówki. Następnym etapem będzie wklejenie naszego kołeczka do naszej główki. W tym celu używam ostrego, wąskiego noża. Znowu poproście o pomoc dorosłych. Wycinamy najpierw sobie taki kwadracik. Wydłubujemy wnętrze naszej kulki. Następnie wklejamy nasz kołeczek do wnętrza naszej główki. I wkładamy do wnętrza główki na klej introligatorski. I teraz bardzo mocno wciskamy, aż kołeczek całkowicie schowa się w naszej kulce. Zobaczcie. I jak klej zaschnie, nie będzie go dało się już wyciągnąć. I dzięki temu mamy szyję w naszej lalce. Teraz wyznaczymy punkty na głowie naszej lalki, do których będą podczepione nici. W tym celu potrzebujemy 2 gwoździków. Następnie bierzemy naszą głowę, staramy się znaleźć taki punkt, w którym nasza szyja będzie prostopadle do podłogi. Zaznaczamy sobie punkty. Wiercimy teraz dziurki. Żeby zawiesić na niciach głowę naszej marionetki, potrzebujemy meblowego kołeczka, który
przewiercamy na wylot. Bierzemy cienki drut florystyczny, który jest dosyć miękki. Łatwo się go obrabia. Przekładamy na wylot naszego kołeczka. I teraz za pomocą takich specjalnych szczypiec robimy pętelkę. Tak zawijamy z dwa razy. Następnie odcinamy pozostałą część drutu i pozostałą część zawijamy znowu naszymi szczypcami. Mamy taki kołeczek zakończony z dwóch stron pętelkami. Następnie wklejamy nasze kołeczki do naszej główki i wciskamy nasz kołeczek do środka. Przed pomalowaniem naszej główki musimy ją porządnie wyszlifować papierem ściernym. Malujemy dokładnie. Gdy nasza głowa schnie po malowaniu, przystępujemy do zrobienia ramionek naszej lalki. Potrzebujemy takiego klocka, żeby przełożyć przez nasz klocek szyję. Musimy wyznaczyć środek naszego klocka i wiercimy przez niego dziurę. Teraz potrzebujemy przewiercić dwa otwory z boku naszego klocka. Gdy już mamy wszystkie otwory w naszych ramionach, potrzebujemy takich śrub zakończonych takim oczkiem, aby zawiesić nasze ramiona na niciach. Z jednej i z drugiej strony. Teraz będziemy tworzyć ciało naszej lalki. W tym celu potrzebujemy materiału. Wycinamy z niego taki prostokąt. Następnie, kiedy mamy już wycięty nasz prostokąt, składamy go na pół i tu nacinamy kawałeczek. Przez tą dziurkę przejdzie nasza szyja, który następnie montujemy do naszego wieszaka. Widzicie? I tu mamy ramiona naszej laleczki. Jeszcze musimy wyciąć z boku otworki na te nasze śruby z oczkami, żeby przeszły. Teraz, kiedy już przewleczemy nasz sznurek przez otwór, musimy zamontować rodzaj obciążnika. Ja zrobiłem go z takiej dosyć grubej śruby, krótkiej z nakrętką. I następnie tutaj mocno wiążę. Teraz naszej lalce brakuje jedynie rączek i nóżek, które to zrobimy z takich oto drewnianych kul. Będziemy robić dla naszej lalki rączki i nóżki. Bierzemy teraz końcówkę naszego materiału i przewlekamy go. I po przewleczeniu możemy ją wkleić na klej, tą kulkę naszą, albo zawiązać taki supełek. Mamy już ręce i nogi naszej lalki. Widzicie? Fajne takie kuleczki. Teraz musimy mu przyszyć pupkę. Żeby ożywić naszą marionetkę, potrzebujemy w tym celu takiego oto kontrolera, który zwie się krzyżakiem. Do wykonania naszego kontrolera będziemy potrzebować trzech kawałków aluminiowej rurki o średnicy 12 mm o odcinkach 9,5, 7 i 3 cm. Potrzebujemy bukowego trzpienia o średnicy 10 mm. Potrzebujemy dwóch deseczek. Żeby złożyć nasz krzyżak, musimy wywiercić w środku pierwszej deseczki otwór tak, aby po złożeniu mógł swobodnie się obracać. Tutaj, też dokładnie w środku, wiercimy otwór tak, aby po zmontowaniu i sklejeniu na sztywno nie ruszała nam się już ta deseczka. Ona będzie zespolona z naszym krzyżakiem. Kiedy już mamy wywiercone te otwory, następnie potrzebujemy małych otworków na nasze nitki. Wiercimy go na krawędziach. Też pamiętamy o tym, żeby odmierzyć
czy jest w środku i czy jest w równych odległościach od krawędzi. Następnie, kiedy mamy już wywiercone wszystkie otwory, składamy nasz krzyżyk. Pierwsze ramię nie rusza się, kręci się razem z trzpieniem. Drugie ramię obraca się w luźno. Na końcach, za pomocą takich małych śrub oczkowych, wkręcamy do naszego trzpienia tutaj z jednej strony takie oczko i tu możemy zamiast tego drewnianego też wkręcić takie drugie oczko. Teraz tutaj na tych otworkach będą zamontowane nici do naszej głowy. Tutaj będą zamontowane ramionka naszej lalki. Tu będzie zamontowana pupka, a tutaj będzie nić łącząca ręce. Teraz zaprezentuję Wam, jak podwiesić marionetkę za pomocą nici do naszego krzyżaka. W następnej kolejności podwieszamy głowę. Teraz przy pochyleniu kontrolera, zobaczcie, nasza głowa skłania się do dołu. Tak, żeby rączki swobodnie mogły opadać. I marionetka gotowa. Przed Państwem nieokrzesana marionetka Dzikus. Spróbuję Państwu pokazać, w jaki oto czarodziejski sposób nauczyć tą oto nieokrzesaną marionetkę paru chwytów. Ukłoń się. Bardzo dobrze, brawo! Proszę o elegancki spacer w lewą stronę. A teraz zagramy pozę ze sztuki Szekspira Być albo Nie być. Oto jest pytanie. Abrakadabra, hokus pokus. Leć, mój dzikusie. Brrr.